Witam Państwa serdecznie na kolejnym wydarzeniu w ramach Copernicus Festival. Organizatorami Copernicus Festival są Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Uniwersytet Jagielloński. Współorganizatorami tegorocznej edycji festiwalu są Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Muzeum Narodowe w Krakowie, Krikoteka, Tygodnik Powszechny, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz księgarnio-kawiarnia De Revolutionibus. Festiwal odbywa się przy wsparciu Urzędu Miasta Krakowa. W tym roku głównym partnerem festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wśród partnerów festiwalu znajdują się także Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Wszystkim tym instytucjom oraz pozostałym partnerom serdecznie dziękujemy. A ja witam Państwa na śniadaniu mistrzów, a właściwie mistrzyń, bo zarówno prowadząca, czyli ja, Paulina Puślednik, oraz nasz gość, czyli Dorota Segda, to kobiety, więc mistrzynie. Dorotko, witam Cię, może sobie usiądziemy. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Myślę, że nie muszę Doroty przedstawiać, prawda? Wszyscy Państwo chyba kojarzą, ale dobrze, wspaniała aktorka. Pracuje za rogiem. Tak, ja zresztą też. Jesteśmy koleżankami z teatru oraz pracujemy razem w Akademii Sztuk Teatralnych, gdzie Dorota jest od 2 lat rektorem. A ja tam tylko skromnie wykładam, więc właściwie... Napisała już Paulina doktorat, więc... Tak, już go... Jest wspaniałym wykładowcą i świetną aktorką. Dziękuję, no to tak za, sobie... Myślę, jakieś 2 do 3 lat ja będę z Tobą prowadzić tutaj śniadanie mistrzów. Ej, właśnie, tak a propos mistrzów, tak się zastanawiałam, jakie Ci pytania zadać i pomyślałam, że skoro śniadanie mistrzów, czy właściwie śniadanie mistrzyń, to chciałam Cię zapytać o Twoich mistrzów, o ludzi, którzy Cię ukształtowali, którzy wpłynęli na Ciebie. Miałam mistrzów, to jest cudowne i w ogóle uważam za bardzo ważne, żeby mieć autorytety, bo jakoś żyjemy w takim świecie, w takiej teraźniejszości, że się lubi te autorytety zrzucać, nie tyle z pomników, co z miejsc ich im należnych. A to jest cudownie spotkać na swojej drodze mistrza. Ja w ogóle, my uprawiamy taki zawód, który bardzo tego mistrza wymaga. Tak, to prawda. Bo myślę, że kiedy studiuje się na studiach uniwersyteckich, kiedy wykłady są prowadzone dla, powiedzmy, kilkuset studentów, to jednak nauczanie polega na czym innym. Oczywiście tam również miewa się mistrzów, ale to trochę w innym wymiarze niż u nas. Bo u nas w Akademii, w dawnej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, pracujemy w bardzo małych grupach. I to jest taka szkoła zawodowa, która teraz jest akademią, bo naprawdę mam jako rektor ambicje, żeby wychowywać nie tylko aktorów sprawnych zawodowo, rzemieślników, umiejących oczywiście wspaniale uprawiać swój zawód, ale też ludzi światłych, otwartych i po prostu przyszłą polską inteligencję. I ci mistrzowie u nas to są tacy mistrzowie, którzy spotykają się ze studentami w grupach kilkuosobowych, czasami 5, czasami 6, czasami 12, to już właściwie największa jest grupa 12-osobowa. I u nas naprawdę, jak w Akademii Platońskiej, nauczanie polega na ciągłych rozmowach, a nawet na przechadzaniu się, można powiedzieć, ponieważ to nie są zajęcia na ogół siedzące i nie są to wykłady, tylko to jest ciągła rozmowa, praca, rozmowa przecież nie tylko o rolach i nie tylko o zawodzie, ale o literaturze, o świecie, bo tak naprawdę aktor im więcej w sobie ma pięknych rzeczy, dobrych, im więcej ma w sobie empatii do ludzi, umiejętności wynajdywania tego, co najważniejsze, tym jest po prostu lepszym aktorem. Bardzo, bardzo głęboko w to wierzę. I ja do takich mistrzów miałam szczęście od samego początku, bo bardzo bym chciała, żeby mnie ktoś naprawdę ze studentów nazwał mistrzynią, bo tutaj to tak
bardzo jestem onieśmielona, że mnie tutaj zaproszono. Jak słyszę te nazwiska, które przez kolejne dni tutaj na tym śniadaniu będą gościły, to zawsze mi się wydaje, że to naprawdę są mistrzowie, ci prawdziwi profesorowie. I takimi moimi mistrzami, pierwszym był Jan Peszek, na pewno. To był twój nauczyciel w szkole. Tak, to był mój nauczyciel. Od pierwszego roku prowadził ze mną tak zwane elementarne zadania aktorskie. To było nasze marzenie i muszę powiedzieć, moja mama twierdzi, że jestem urodzona w czepku takim, który się ma po urodzeniu faktycznie na głowie, kawałek łożyska, że jak się urodziłam, to wszystkie siostry krzyknęły o dziecko w czepku. I ja się tego trzymam, bo wydaje mi się, że wierzyć, że się ma szczęście, to jest połowa sukcesu. Ale miałam szczęście, bo wtedy w mojej uczelni uczyło sporo takich starych profesorów, z którymi już troszkę studenci, młodzi ludzie tracili kontakt. No niestety prawda jest taka, że teatr się zmienia, życie się zmienia i studenci wolą wciąż pracować z ludźmi, którzy są aktywni przede wszystkim zawodowo, bo to nie chodzi o sam wiek. Wiesz sama, Paulina, jak to jest. Ja bym strasznie nie chciała nigdy być belfrem w teatralnej uczelni, który sam nie potwierdza każdego albo prawie każdego wieczora swojej zawodowej wartości na scenie i nie pokazuje, jak trudny jest ten zawód, że codziennie trzeba zaczynać coś od początku i każdej nowej publiczności udowadniać właściwie od zera, że jest się właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. To jest bardzo ważne. A ja trafiłam na Jana Peszka, który wtedy został sprowadzony do Krakowa z Łodzi, szczęśliwie, był aktorem Teatru Słowackiego i już jako licealistka widziałam jego pierwsze role, pamiętam w Transatlantyku, pamiętam jak dziś. Słynna rola. Tak, jak tam szedł, no po prostu pamiętam. I nagle ten Jan Peszek naszą grupę objął, to było naprawdę dar od Pana Boga. I on nas uczył w sposób bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy. Jan Peszek w ogóle jest takim człowiekiem, że on do dzisiaj jest w czole awangardy, pomimo że już skończył 70 lat, bo taką ma naturę. Zresztą ja jestem z 12 lutego, a on z 13. I bardzo liczę na to, że taką cechę mamy wspólną. Zresztą, powiem coś Państwu za chwilkę w kontekście Jana Peszka. I ten Jan Peszek otwierał nam taki bardzo współczesny język teatralny. To niekoniecznie było szlifowanie klasyki i dobra dykcja, aczkolwiek to oczywiście też, ale uruchamianie ciała, bardzo dobijanie się do kontaktu z partnerem, dużo z nami rozmawiał. No było to po prostu niesamowite i czuliśmy się, że w tej szkole takiej wtedy statecznej jesteśmy właśnie tacy nowocześni. I muszę powiedzieć, że on mi dał, Jan Peszek jest pedagogiem, który bardzo wymaga od studentów samodzielnej pracy. Na początku taki aktor, taki student, jakim ja byłam, a ja byłam taką 18-letnią dziewczyneczką. I naprawdę w życiu nie miałam do czynienia z teatrem, tylko w marzeniach. Nie bardzo wiadomo właściwie, jak się to robi, no ale człowiek musi walczyć, musi próbować. A ponieważ kochałam to, co robię, wszyscy myśleli zawsze, że ja jestem takim typem prymusa, że ja zawsze miałam same piątki, a to było w ogóle inaczej. Ja chodziłam do dobrego krakowskiego liceum, ale mnóstwa przedmiotów nie znosiłam. Chodziłam czasami na wagary. O nie. I nagle znalazłam się w miejscu, gdzie wszystkie przedmioty kocham. Tak jakbym miała tylko polski, cały czas. Bo niektóre przedmioty kochałam. Ale mam w ogóle taki charakter, że nie jestem w stanie się zmusić do robienia rzeczy, których nie lubię i nie chcę. No po prostu taka jestem. Natomiast te, które kocham, oddaję im po prostu 100% siebie. I tak ten Jan Peszek mnie przeprowadził przez 2 lata studiów, że naprawdę, kiedy weszłam do teatru, bo weszłam już na 3 roku, ja czasami mam wrażenie, że byłam odważniejsza w propozycjach niż teraz. Bo człowiek z wiekiem może więcej umie, może więcej wie, ale też jest troszeczkę obrośnięty w takie poczucie odpowiedzialności. Człowiek się coraz bardziej denerwuje, no bo jak tutaj zawalić premierę,
jest rektorem. A jak się ma 21 lat, to po prostu jakoś człowiek odważnie rusza w to wszystko i nie myśli o takich rzeczach. I on mi to bardzo dużo dał. A potem trafiłam na Jerzego Jarockiego na trzecim roku, który na pewno jest moim mistrzem, mam go we krwi. I Jerzego Grzegorzewskiego, przez którego kilka dobrych lat byłam aktorką, można powiedzieć. Nawet na jakiś czas zmieniłam Teatr Stary na Teatr Narodowy w Krakowie, kiedy on tam był dyrektorem. I te światy tych dwóch wielkich reżyserów, Grzegorzewskiego i Jarockiego, naprawdę we mnie płyną w moim krwiobiegu. Oczywiście one są zmodyfikowane o moją osobowość, ale kiedy na przykład uczę studentów, to jestem przekonana, że przekazuję im właśnie metodę pracy i myślenia tych właśnie moich mistrzów. No to tak, chyba ci najważniejsi. To jest, bardzo pięknie w ogóle powiedziałaś o szkole i chciałabym tak dodać coś, bo osoba Jana Peszka też, z którym też miałam przyjemność się zetknąć. Co prawda Janek Peszek mnie nie uczył, ale później się spotkaliśmy w teatrze i dużo razem graliśmy. I to były dla mnie bardzo niezwykłe spotkania z niezwykłym człowiekiem, z niezwykłą osobowością, ale powiedziałaś o takiej specyfice kształcenia w naszej szkole. I ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, i Jan Peszek jest tego takim wybitnym przykładem, to jest to, że my nie... Aktor to nie jest osoba, która ma być grzeczna, ugrzeczniona, jakaś taka poukładana. To nie jest osoba, która ma być podporządkowana, czyli i taka szukająca cały czas tylko poczucia bezpieczeństwa i takiego poukładania. To jest bardzo trudne. I konwencji. Tak, ale to jest bardzo trudne, bo my potrzebujemy tego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zaufania, żeby się rozwijać, żeby otworzyć serce, prawda? Ale jak już jest za bezpiecznie, to już musimy się rozepchać, już musimy się zbuntować. Ja cały czas mówię studentom, że mają coś robić po bandziorsku. Tak, łobuzerka. Tak, że jak bądź bandziorem, mówię, bo czasami się wydaje chłopcom, wszystkim się wydaje, ale nie wiem, czemu powiedziałam chłopcom, bo akurat od chłopców wyjątkowo wymagam tego, żeby byli bandziorami, żeby byli niegrzeczni, że jak mówią Norwida, to nie mają mówić go ładnie, tylko mają go mówić do głębi istotnie, czyli mają walczyć z tymi słowami i walczyć z widzem, którego muszą w ten sposób pozyskać. Bo kogo interesuje taki uśmiechnięty i pięknie recytujący aktor? No przecież to nudy na pudy, zwłaszcza, prawda? Zwłaszcza, że Norwid na pewno nie był uśmiechniętym i potulnym, spokojnie piszącym sobie dziubdziającym. To był dopiero walczący bandzior, naprawdę. Tak. I tego widza, przepraszam Państwa za takie sformułowania, ale takich używamy, przepraszam, zdradzę kuchni trochę, trzeba po prostu złapać za mordę, tak, żeby taki widz po prostu był w fotel wciśnięty i nie mógł oderwać oczu. A od grzecznego, no to może w serialu nie oderwie, ale w teatrze na pewno szybko. Tak. Jak już tak wspomniałaś o szkole, to ja teraz trochę powiem o czymś, co mnie jutro czeka, bo zostałam zaproszona jutro do Oświęcimia na forum organizowane przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka. I tam będzie taka rozmowa, panel dyskusyjny. W ogóle całe forum nazywa się Europa wobec wyzwań XXI wieku. I ten panel, na który ja zostałam zaproszona, dotyczy emancypacji kobiet i co to znaczy dzisiaj to MeToo. I ja brałam udział w takiej konferencji wraz z niesamowitymi kobietami. Ja się bardzo cieszę na to, naprawdę. I też tematem, który mam tam poprowadzić, znaczy to będzie dyskusja, ale zaproponowano mi taki temat: kobieta, przedmiot czy podmiot sztuki. I ja, przygotowując się do tego, tak zupełnie na spokojnie, tak próbując sobie ułożyć pewne rzeczy, co bym chciała powiedzieć, zaczęłam w ogóle się zastanawiać, kiedy kobiety pojawiły się w sztuce. I nagle znalazłam takie informacje, że na przykład pierwsze malarki, kobiety malarki, pojawiły się w XVI wieku oficjalnie, aktorki w XVII. Taniec czy śpiew może były łaskawsze, bo to już tak przynależało trochę do
czy było w dobrym tonie, żeby kobieta ładnie tańczyła i śpiewała. I chodziłam ostatnio po muzeum Capo di Monte w Neapolu i kiedy zobaczyłam podpisaną kobietę pod obrazem, to aż się zdziwiłam. Tak. Czyli mamy cały obszar właściwie tych wszystkich stuleci bez kobiet w sztuce. I tak sobie przypomniałam, mamy w szkole salę senacką i tam wiszą portrety rektorów. Jest ich 11, bo często tam siedzę, to sobie liczę czasem. I wśród tych 11 portretów są trzy kobiety. Jest świętej pamięci Danuta Michałowska, jest Ewa Kutryś, poprzednia pani rektor i ty. Nie, mnie jeszcze Ciebie nie ma. Jeszcze nie ma. Ale ja zawisnę jesteś, dopiero ale za jakiś czas. Ja już cię powiesiłam mentalnie tam. Ja już cię tam mentalnie powiesiłam. I tak sobie myślę, że to jest jakiś taki wyjątkowy czas teraz. I dla nas to jest normalne, że kobiety są, prawda? Ale jak patrzeć na tą całą przestrzeń tych wszystkich czasów, gdzie kobiet nie było, to ten moment, w którym jesteśmy, że rzeczywiście kobiety są w sztuce, pełnią stanowiska kierownicze. Nawet jakiś... powiedziałabym, że to jest tak, że zwróciłam uwagę, że w naszej uczelni to właśnie głównie kobiety, panowie jakoś stronią od władzy na ogół. To znaczy artyści wolą się zajmować sobą po prostu, tak, i swoją sztuką, i sobą w sztuce, i sztuką w sobie. Natomiast jednak, żeby być, pełnić stanowisko, to trzeba naprawdę poświęcić się jakiejś misji. No tak. I będąc, wszyscy chcieliby, żeby rektor takiej Akademii Sztuk Teatralnych to była osoba, artysta, prawda, rozpoznawalna jako aktorka czy reżyser, w każdym razie w świecie coś znaczące, żeby to nie był urzędnik, tylko żeby ktoś był twarzą uczelni. Tymczasem tak, artyści to są na ogół ludzie nieuporządkowani, w każdym bądź razie dosyć, tak, czasami swobodnie podchodzący do pewnych praw, do pewnych przede wszystkim obowiązków takich typu administracyjna papierkowość. No męczy nas to strasznie. No, więc mnie też strasznie męczy, ale mimo wszystko, kiedy studenci mnie o to poprosili parę lat temu, a nigdy o tym nie marzyłam wcześniej, przysięgam Państwu, nawet mi to przez myśl nie przeszło, no to tak... Krok po kroku myślałam sobie, a dlaczego mam właściwie takiego wyzwania w życiu nie podjąć? I mam bardzo dużo satysfakcji, bardzo dużo jest we mnie dumy, że właśnie ja to robię. Wszyscy zwracają uwagę na to, że jestem kobietą, bo faktycznie, szanowni państwo, są wśród publicznych uczelni w Polsce są trzy kobiety rektorzy. I wszystkie trzy są właśnie rektorami uczelni artystycznych. Pani rektor jest muzycznej akademii w Poznaniu i plastycznej w Łodzi. Także to nadal mówisz, że wchodzimy, ale... Tak, 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 właśnie. Rektor się każdemu człowiekowi kojarzy ze starszym panem w gronostajach, tak, w okularach i z brzuchem. Ale właśnie muszę ci powiedzieć, że... Trzeba uważać, bo dużo czasu spędzają w gabinecie. Właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać, więc cieszę się, że sama ten temat tak poruszyłaś. Czy ty odczuwasz w ogóle jakiś rodzaj, czy czujesz te, teraz rozumiem, że tak, że czujesz tę nierówność, ale czy też spotkałaś się z jakąś w ogóle, wiesz, dyskryminacją z tego powodu, że jesteś kobietą? Jako rektor kobieta jestem noszona na rękach, muszę państwu powiedzieć, że to jest po prostu coś cudownego, bo w ogóle... Weszłam do tego środowiska tych rektorów, właśnie tych panów, często starszych ode mnie, często, no to bardzo poważnych z daleka, i okazało się od razu, że jest taki obyczaj wśród rektorów, że się od razu mówi sobie na ty. To jest taka po prostu tradycja. I ja naprawdę na początku byłam bardzo zażenowana, że ja do rektora UJ-u mówię cześć Wojtek. Do rektora AGH-u, cześć Tadziu. Teraz to uwielbiam, ponieważ oni są cudowni, są naprawdę, mówię o środowisku krakowskim, ale również o środowisku na przykład rektorów uczelni artystycznych, bo my się dość często spotykamy, bo mamy wspólne interesy, wspólne problemy, to się nazywa KRUA, czyli Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych. I zarówno tam, jak i tutaj w Krakowie
To naprawdę jest coś cudownego spotkać się z tymi wszystkimi panami i zawsze się można ich poradzić, zawsze można służyć na ich... Teraz ten Wojtek, czyli profesor Wojciech Nowak, rektor UJ-u, jest, mogę powiedzieć, moim kolegą, kumplem i bardzo się lubimy i naprawdę nie mogę powiedzieć o żadnej dyskryminacji, wręcz przeciwnie, czuję się jak dama i... Ponieważ ja jestem feministką, ale w tym sensie umiarkowaną, że oczywiście prawa kobiet tak, ale prawa kobiet również jak najbardziej. A może to jest pytanie trudne czy dziwne, ale i pewnie niełatwe, ale jak myślisz, co jako kobieta wnosisz w to piastowane stanowisko? Są też oczywiście różni mężczyźni, prawda? Ale tak myśląc bardzo prostym podziałem, czasami niesprawiedliwym, to myślę, że na pewno akurat jestem osobą, która ma bardzo dużo empatii, więc pewnie jakiejś takiej uwagi do ludzi, do jakichś ich małych spraw, może do takiego poczucia gospodarskości, że lubię, żeby ten nasz budynek był ładny, że zrobiłam nowy bufet, z którego jestem bardzo dumna. Tak, bufet jest wspaniały. Bufet był ohydny, tak, okropny ohydny. I było wstrętne jedzenie, a teraz jest przepyszne jedzenie i wszyscy tam uwielbiają siedzieć. No to jest takie myślę, gospodarskie oko, prawda? No i 70-lecie. Zorganizowałam jubileusz 70-lecia uczelni, który myślę, że przejdzie do historii. Jeżeli Państwo jeszcze nie widzieli, to odsyłam do internetu, bo można tam sobie wciąż zobaczyć wesele, które zorganizowałam, zainscenizowałam, czyli 80 aktorów. Gwiazdy wszystkich pokoleń polskiego kina i teatru były na naszej scenie i powiedzieliśmy to wesele. Był tłum ludzi, więc tylko taka inscenizacja była możliwa, ale zapewniam Państwa, że w tej interpretacji to było naprawdę wydarzenie artystyczne, nie tylko towarzyskie. Wyprodukowałam, w sensie, że załatwiłam wyprodukowanie wspólnie z TVN Fabuła filmu Voyage Voyage, który również jest na stronie, więc zarówno to wesele można zobaczyć, jak i film Voyage Voyage na naszej stronie na YouTubie, naprawdę, który pokazuje, czym jest nasza uczelnia, czym jest nauczanie artystów dzisiaj, ale również są wspomnienia wybitnych aktorów i reżyserów, jak to bywało kiedyś. Film jest taki, że nie wiem, no ja mam siostrzeńca, który ma 16 lat i który cały czas wszystko mu się nie podoba i w ogóle jest ponad wszystko. I kiedyś tak u mojej mamy szedł ten film akurat na ekranie i on tak przysiadł, oglądnął go do końca i zapytał po nim, a co trzeba zrobić, żeby tam studiować? Więc to była dla mnie naprawdę największa nagroda, bo taki jest ten film. I muszę Państwu powiedzieć, że ten film dostał już dwie międzynarodowe nagrody, jedną w Cannes, Srebrnego Delfina, a teraz na festiwalu World Media Festival film w Hamburgu w kategorii najlepszy dokument o edukacji. I naprawdę ja ten film wychodziłam, wymyśliłam i zrealizowaliśmy ten film. Nie wiem, czy gdyby był mężczyzna, to by coś takiego wymyślił, ale naprawdę miałam bardzo dużo serca do tego jubileuszu i pomysłów za tym idących. Przy czym muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest zawsze tak różowo i tak cudownie, bo póki się tworzy wspaniałe rzeczy, to naprawdę można temu poświęcać 24 godziny na dobę. Ale mam akurat ostatnio również bardzo, bardzo duże problemy i musiałam podjąć drastycznie, wręcz trudne decyzje i akurat jest mi bardzo trudno, więc ta decyzja, żeby zostać rektorem i naprawdę wziąć odpowiedzialność za przyszłość Akademii, nie zawsze jest taka miła. I jeszcze w zeszłym roku wszyscy mnie kochali, a w tym roku jest dużo ludzi, którzy mnie nie lubią. Ale chyba bycie menadżerem musi na tym czasami polegać. Ale niestety zaczęłam od tego, że jestem empatyczna i to się odbija bardzo na moim śnie
i na moim zdrowiu psychicznym, powiedziałabym. Ale to Państwu mówię w głębokiej tajemnicy, ponieważ nikt tego nie wie. Jeszcze. Ta tegoroczna edycja festiwalu jest prowadzona pod hasłem Przypadek. I chciałam Cię zapytać, właściwie poprosić o to, żebyś opowiedziała o jakimś takim... Właściwie wybrałam sobie trzy kategorie. Najzabawniejszy, najokropniejszy i najważniejszy przypadek w Twoim życiu, ale możesz wybrać jeden z nich. Wiesz, chodzi mi o takie jakieś decyzje czy spotkania, których się w ogóle nie spodziewałaś i one jakoś tak niesamowicie zaowocowały i sprawiły, że nagle byłaś... Nie wiem, nie byłabyś w tym miejscu, gdzie jesteś, albo kogoś byś nie spotkała, czegoś nie zrobiła. Oj, to bardzo trudne, bo to nigdy nie wiadomo, jak tu oddzielić przypadek od przeznaczenia. Bardzo trudne. Bo czy na przykład przypadkiem było, że spotkałam na swojej drodze Jerzego Jarockiego, wspomnianego tutaj już przeze mnie, który zaczął mnie uczyć na trzecim roku, czyli po Peszku nastąpił Jarocki. No jakie to trzeba mieć szczęście w życiu. No w czepku się urodzić. Tak, czepek. I ten, że Jerzy Jarocki robił z nami białe małżeństwo, bo egzaminy w szkole teatralnej polegają na tym, że się na różnych przedmiotach przygotowuje różne takie mini przedstawienia. I egzamin... W sesji egzaminacyjnej to wszystkie przedstawienia pokazujemy. I to jest wielkie, wielkie święto, które nas czeka za 2 tygodnie. No, to jest takie święto, że po prostu wszyscy chodzą na te egzaminy, przychodzą też ludzie z miasta, potem mamy pokazy. Zapraszamy Państwa serdecznie, bo przysięgam, że w takiej sesji widzi się więcej wspaniałych rzeczy niż w Krakowie przez 2 lata potem. I ta energia młodości, eksplozja tego piękna, tych ich marzeń, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Ludzie zawsze przychodzący są po prostu zachwyceni, że coś takiego istnieje. Również zapraszam Państwa na dyplomy. Mamy 5 przedstawień dyplomowych, plus jeszcze 6 do dna, które wciąż jest grane. Naprawdę to są wspaniałe, fenomenalne rzeczy. A to jest wszystko za rogiem. Więc jeżeli Państwo mają ochotę iść do teatru, to naprawdę za dużo mniej złotych można kupić bilet na wspaniałe rzeczy. No i oczywiście na tą sesję nie mogą wejść wszyscy, no ale są wpuszczani. Od 2 roku już mogą wchodzić ludzie też z miasta. Jak ja studiowałam, to było to jeszcze na Starowiślnej, a w ogóle to na Bohaterów Stalingradu. Jeśli ktoś z Państwa jest z Krakowa, to wiecie... Tak. To był budynek naprzeciwko Poczty Głównej, gdzie najwyższe 3. piętro zajmowała właśnie szkoła teatralna, a poniżej szkoła muzyczna. Obie te uczelnie to teraz są akademie, ale na przykład mój mąż Stanisław Radwan, kompozytor, studiował i do dzisiaj mówi w Wyższej Szkole Muzycznej, bo wiele uczelni tak się przedtem nazywało. My w ogóle zmieniliśmy nazwę również z tego powodu, że w tej chwili Państwowa Wyższa Szkoła to jest nazwa, która tyczy szkół zawodowych, czyli takich szkół, które dają studentom tylko licencjat. Na ogół są na prowincji i no mają jednak inną rangę w tej sieci szkolnictwa wyższego. No i tam, no my mamy teraz ogromny budynek, a wtedy to było 1 piętro, wszystko się na nim ściskało, no ale na egzamin Jarockiego oczywiście wszedł tam kto mógł. Jarocki nas cisnął, bo to był tyran, to był po prostu tyran do ostatniej chwili. I on zaprosił, o czym nikt z nas nie wiedział, dyrektora Starego Teatru Stanisława Radwana na ten egzamin. Jak się potem okazało, chciał po prostu zrobić to białe małżeństwo Różewicza w teatrze. Do dzisiaj jest tak, że jeżeli reżyserzy coś robią ze studentami, to zapraszają dyrektorów teatrów na dyplomy i na egzaminy. Ty grałaś Biankę? Ja grałam Biankę. Biankę. No i kończy się ten egzamin.
My jesteśmy oczywiście przerażeni, co ten Jarocki powie, no ale go nie ma i nie ma, bo gdzieś tam rozmawia. I wpada Zosia Więcławówna. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta taką aktorkę Zofię Więcławówna. Ona była aktorką Starego Teatru i uczyła nas ruchu. Była bardzo specyficzną, cudowną panią o nieprawdopodobnej energii, która wyglądała już wtedy na taką bardzo, była taka dość zasuszoną taką osobą i uczyła ruchu. Więc na pierwszych zajęciach zawsze studenci tak lekko ze zdziwieniem patrzyli się, cóż ta pani może nauczyć z tego ruchu. I ona tak od niechcenia robiła sobie szpagat. Była po prostu wspaniała. I ona wpada, bierze mnie na bok, a my cały czas czekamy tacy przerażeni. Dorota, ja podsłuchałam rozmowę. Jarocki rozmawia z Radwanem i ty na trzecim roku będziesz już w Starym Teatrze. Nie na trzecim, tylko na czwartym, bo w czasie trzeciego roku był ten egzamin, czyli no to był i tak się zaczęła moja droga zawodowa, ponieważ tenże dyrektor Radwan zadzwonił do mnie. Ja oczywiście nikomu się nie przyznałam, że ona coś takiego mi powiedziała, ale za jakieś 2 miesiące dostałam telefon ze Starego Teatru, że bardzo mnie prosi dyrektor Radwan, żebym przyszła. Ja kluczyłam tamtymi korytarzami, doszłam i dowiedziałam się, że mam niesamowitą propozycję, czyli mam zrobić zastępstwo za chorą koleżankę w kultowym, przepięknym przedstawieniu Andrzeja Wajdy Zbrodnia i kara według Dostojewskiego. I mam zagrać Sonię i mam pojechać za 3 tygodnie na festiwal do Jerozolimy. I no tak zagrać pierwszy raz na scenie zawodowej z kolegami w Jerozolimie na festiwalu, rozumieją Państwo, Wajdy. Rozumieją Państwo, że to był, no, no czy to był przypadek? Nie wiem. Nie wiem również, czy gdyby wtedy dyrektor Radwan przyszedł, czy nie przyszedł, to nie zostałby za ileś lat moim mężem. Jak się stało. Ale na szczęście stało się to wtedy, kiedy już nie był dyrektorem i nie ma tutaj. Ja już nie byłam dawno studentką. Także tutaj nie ma mowy o tak, o jakichś ciemnych sprawkach. Natomiast prawda jest taka, że to wszystko się złożyło i na moją drogę zawodową, i na moją drogę osobistą. No, więc ten przypadek, o którym ci opowiadam, jest i najważniejszym, i najzabawniejszym. No najokropniejszym nie. Ale mogłam sobie wybrać. Chyba, no to, że jak cię czasem Stasio zdenerwuje, nie? Nie. Zawsze wiem, że to był najszczęśliwszy przypadek w moim życiu. Co do tego nie mam wątpliwości nigdy. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz jest, którą chciałam z tobą zrobić. Taki eksperyment trochę. No, może nie eksperyment, ale kilka lat temu portal culture.pl publikował cykl takich krótkich filmów. To były takie portrety artystów i ludzi kultury i polegało to na tym, że dostawali zestaw pytań. Taki stały zestaw pytań, to się nazywało kwestionariusz Fahrenheita i było inspirowane kwestionariuszem Prusta, który dawno, dawno temu był taką salonową zabawą, grą towarzyską z drugiej połowy XIX wieku, jak znalazłam w internecie. Ja bardzo lubiłam ten cykl oglądać i lubiłam sobie sama na te pytania odpowiadać i fantazjowałam sobie, że ktoś mnie kiedyś poprosi do takiego kwestionariusza. A to trzeba odpowiadać prawdę czy inteligentnie? Trzeba odpowiadać krótko. Nie, trzeba odpowiadać, możesz odpowiadać naprawdę tak zwięźle i zobaczymy. Możesz mówić nieprawdę. Kto to tam będzie wiedział, czy ty mówisz prawdę, czy mówisz nieprawdę, aktorką jesteś. Ja niestety jak kłamię, to się zawsze czerwienie. No to to od razu widać, obserwować. Wszyscy to od razu widzą i... No i właśnie wpadłam na taki pomysł, żeby z tobą taki kwestionariusz zrobić, skoro ja sama nie mogę, to zrobię z tobą. Ja z tobą, jak już powiedziałam, za 2-3 lata. Tak, zobaczą Państwo. Dobrze. Jesteś gotowa? Proszę. Pierwsze pytanie. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa? Kuchnia w moim mieszkaniu i mamusia moja kochana, która siedzi nad śniadaniem i patrzy w okno, bo
pamiętam, że na nią pada światło i ma takie niesamowicie niebieskie oczy. I ja te oczy zawsze będę miała w sercu. Do dzisiaj mama ma niebieskie oczy, ale te oczy na pewno to jest moje pierwsze wspomnienie. O czym marzyłaś, kiedy byłaś dziewczynką? Bardzo banalnie, żeby zostać aktorką. O tym marzy większość dziewczynek, ale od kiedy zobaczyłam w Pustyni i w Puszczy film i zobaczyłam, że to nie ja gram Nell, to była to, proszę Państwa, dla mnie tragedia. Naprawdę. Zamykałam się w łazience i rozmawiałam ze słoniem. Mówiłam: dzień dobry, kochany słoniu, prawda, że ty mi nie zrobisz nic złego? Uważałam to w ogóle za wielkie nieporozumienie, że to nie ja gram Nell. I do dzisiaj tak uważam. Myślę, że byś bardzo pasowała. Znaczy, mam Stasia, to jedno się spełniło. Właśnie. I psa też macie, aczkolwiek... Mamy mopsa. Mało pustynne zwierzę. A czego się bałaś jako dziecko? Wiem, czego się bałam. Bałam się po każdych zajęciach przysposobienia obronnego, kiedy kazali nam nakładać maski przeciwgazowe i straszyli nas wojną. Serio, jakoś mieszkałam na ulicy Frydlajna i tam się słyszało w nocy samoloty. I jak słyszałam lecący samolot, to ja po prostu byłam chora z przerażenia, że to już tę bombę atomową zaraz właśnie spuszczą na mój dom. I rozglądałam się nawet jeżdżąc na nartach za rowami, do których będę skakać i robić te wszystkie rzeczy, których nas uczono na wypadek ataku atomowego. To straszne, bo ja się tego tylko bałam, a są dzieci na świecie, które to przeżywają na co dzień. Co najbardziej lubisz jeść? Pytanie co musi się też równać z pytaniem gdzie i w jakim towarzystwie, prawda? Tak. Bo jedzenie jest cudownym rytuałem i uwielbiam jeść ryby, owoce morza, popijając je winem w jakimś cudownym miejscu nad morzem, najlepiej ciepłym i najlepiej z moim mężem i z ukochanymi przyjaciółmi. To być może już odpowiedziałaś na pytanie, co najbardziej lubisz robić. Tak, dodałabym do tego jeszcze zbieranie grzybów, bo tego się nad ciepłym morzem nie zrobi. Czytanie poezji. Jeżdżenie na rowerze. Takie małe przyjemności. Najpiękniejszy krajobraz, jaki kiedykolwiek widziałaś. Ja mieszkam jeszcze przez 2 tygodnie i zaraz się rozpłaczę to mówiąc, na Strychu, z którego widzę... Oj. Przepraszam. Ojejku, no. Jak taki człowiek może być rektorem? Nie, teraz też będę miała piękny krajobraz, tylko będzie to niżej, bo po prostu mieszkamy bardzo wysoko i chodzenie na trzecie piętro czasami jest uciążliwe. Ale te krajobrazy, które widzę z tego Strychu, są po prostu piękne w każdej chwili. Bo widzę całe Błonia z daleka, Wieżę Mariacką, Wawel, wschód słońca, Kopiec Kościuszki, no czyli to wszystko, co kochamy w Krakowie. Szukam mieszkania, wiesz? No, mamo, możesz u mnie pomieszkać, ale nie sprzedam tego mieszkania, pomimo że bardzo duży kredyt wzięłam. Czy zdarza ci się mówić do siebie? Znaczy, mówię do siebie bardzo często, kiedy pracuję nad jakąś rolą, bo... Jak Państwo mnie kiedyś zobaczą idącą przez Kraków i nie wiem, mówiącą do siebie, że to nie myślcie sobie, że zwariowałam,
tylko po prostu cały czas powtarzam jakieś zdania i dociekam do tego, co one mogą znaczyć i wyciskam z nich. Kiedyś pamiętam, szłam wzdłuż domów towarowych, one się jeszcze wtedy nazywały Centrum w Warszawie i grałam taką kobietę lekkich obyczajów z Joyce'a, Zoe. I tak sobie wymyśliłam, że ten taki wulgarny monolog idąc, tak sobie wymyśliłam, że będę szła wzdłuż proscenium i co któreś słowo będę, przepraszam, będę udawała, spluwała. I tak po prostu co chwileczkę będę spluwała i ja sobie to ćwiczyłam idąc wśród tych domów centrum. I naprawdę kiedy spotkałam się z pierwszym spojrzeniem, to się trochę zreflektowałam, ale w ogóle wtedy człowiek nie wie, co robi. Natomiast to pytanie przypomina mi pytanie, które ja w ogóle trudno mi wzbudzić w sobie wiarę w pewnego rodzaju medycynę typu homeopatia. No ale człowiek czasami jak jest w jakiejś bardzo dużej potrzebie i coś mu się tam nie udaje, to próbuję wszystkiego i trafiłam do homeopaty i on zrobił tak, przenikając mnie oczami, zrobił mi najpierw taki ogromny wywiad i właśnie zadawał mi przedziwne pytania, typu czy gram w szachy. No oczywiście z moim schorzeniem nie miał nic wspólnego, no ale rozumiem, że na tym polega ta para naukowa dziedzina medycyny. I on mi zadał między innymi takie pytanie, czy lubię tańczyć. Ja mówię, no tak, bardzo, ale czy lubi pani tańczyć tak sama w domu ze sobą? Tak mi przypomniało to twoje pytanie. I bardzo się zdumiałam i mówię, nie, wie pan, właściwie to nie, bo ja potrzebuję towarzystwa, partnera, jakiejś zabawy. I potem zrozumiałam, że to jest jakaś cecha, która w jakiś sposób wyróżnia człowieka, bo opowiedziałam o tym mojej siostrze, a ona mówi, no ja słuchaj, cały czas w domu, jak mam włączoną muzykę, to cały czas sama tańczę. Więc coś w tym widocznie jest. Za długo odpowiadam na te pytania. Ulubiona scena filmowa? Ja gram w przedstawieniu Nieboska komedia Wszystko powiem Bogu Barbarę Niechcic. To jest taka Barbara Niechcic napisana współcześnie przez Pawła Demirskiego. Uwielbiam tę rolę. Więc chyba muszę odpowiedzieć, że jak ordynat Michorowski nenufary wyciąga. Każda kobieta by kiedyś chciała, żeby dla niej nenufary ktoś zbierał w błocie, prawda? Tak, tak. Co prawda teraz ten aktor kojarzy się bardziej z jakimś takim telewizyjnym programem. No jak to? Nie mam telewizora. Karol Strasburger to prowadzi. A, Familiada. Familiada, no właśnie. Tak, nie, no. To wiem. Ale ja sobie myślę o nenufarach. A ulubiona postać filmowa? No to widzisz, to masz też od razu. Też Barbara Niechcic. Dobrze. Co sprawia, że śmiejesz się do łez? Chyba najbardziej sprawiają to rzeczy, które przytrafiają mi się przez własną blondynkowatość. Zawsze mówię, że te wszystkie kawały o blondynkach to są historie, które mnie się zdarzyły naprawdę. Nawet taki kawał, który bardzo lubi, nie wiem dlaczego opowiadać mój mąż, że blondynka w windzie, widzą państwo, jestem niepoprawna politycznie, prawda? Bo się nie powinno dowcipu o blondynkach odpowiadać, ani o brunetach. Blondynka w windzie pytana przez windziarza, który ją już znał i tylko celem potwierdzenia zapytał na drugie, odpowiedziała Jolanta. A ja mam na drugie Jolantę i on dlatego bardzo to lubi opowiadać. Ale serio, śmieję się naprawdę z takich historii. O teraz nawet jak zrobiłam tak, to bym się zaraz roześmiała do łez, bo się kocham śmiać. Ostatnio Ania Radwan parodiowała mnie, co ja robię, jak przed lustrem Paniale siedzę. To robiła.
bo my się widzimy, prawda, z Anią od 20 iluś lat przed lustrem. I Ania, jak to pokazała, jakie ja robię miny, zawsze, że się właśnie zaczyna od tego. A Ania ma tak cudowny wdzięk, że chciałabym po prostu to robić z takim wdziękiem jak ona. Ale po prostu naprawdę popłakałam się i właściwie ile razy ją proszę, bo już ją kilka razy poprosiłam, żeby jeszcze raz, te wszystkie takie, no nie, no robi to po prostu cudownie. No to to jest bardzo śmieszne. A czy jest coś, czego zazdrościsz innym? Zawsze to mówię, to akurat mogę powiedzieć bez namysłu. Zazdroszczę ludziom, którzy śpią bez problemów. Ja mam to samo, ja też. Którzy po prostu kładą się spać, zasypiają, śpią tyle godzin, ile potrzebuje ich organizm. Nie muszą uciekać się do środków nasennych, używek, nie mają... To jest zawsze mój problem i mam to w genach po babci. Tak, nie? Położyć się i już śpią. Tak, na przykład po obiedzie, no taką drzemkę 10-minutową. I jeszcze opowiadają potem, jakie to jest cudownie regeneracyjne, jak to wpływa na ich organizm. Ja po prostu w swoim łóżku nie mogę w nocy spać, a wszędzie tacy ludzie śpią, nie? W samolocie i potem nie rozumieją, dlaczego kogoś męczy podróż nocą. Więc jeżeli ktoś z Państwa mnie rozumie, to mi... Ale myślę, że ktoś, kto... Pamiętam Jurek Radziwiłowicz, który do takich ludzi należy. Kiedyś jak mu się zwierzyłam, jakie mam straszne problemy ze spaniem, bo wiadomo, że mam lepsze okresy i gorsze. Teraz akurat mam gorszy. Zdziwiony spytał się, to ty nie jesteś potem zmęczona? Także po prostu ktoś, kto nigdy tego nie zaznał, po prostu nie wie, co to jest za makabra. I tego zazdroszczę. Za to oddałabym wszystko. Której ze swoich cech nie lubisz najbardziej? Chyba bym się wolała zapytać na przykład ciebie. Mnie? No. Której ja z twoich cech nie lubię najbardziej? No, albo męża mojego. On twierdzi, że jestem terrorystką. że jak już okropnie mnie nie lubi, to mówi, że się zachowuje jak pani nauczycielka. Że po prostu wymagam, żeby było tak, jak ja chcę i wszystko muszę skontrolować. No ale ponieważ zawsze wszystko muszę kontrolować, no to tak mi już weszło w krew, że kontroluję. Ale ja mam podobnie, bo mi mój narzeczony też mówi, że ja jestem taka, jak to on powiedział ostatnio, nie uparta, uparta? Upierdliwa. Upierdliwa. Nie. No, znaczy może taka jestem, ale strasznie nie chciałabym tego nadużywać wobec zwłaszcza osób obcych, prawda? Tak. Że na przykład nie chciałabym, żeby mnie studenci traktowali jak jakąś taką belferkę. Więc człowiek kontroluje pewne rzeczy. Nie wiem, muszę się nad tym zastanowić, czego najbardziej nie lubię. Może jeszcze przyjdzie mi coś innego do głowy. Może. Możemy wrócić na koniec. Czy tęsknisz za czymś? No teraz na pewno tęsknię za moim domem w górach. Za wakacjami, za odpoczynkiem. Mam bardzo, jak Państwu wspomniałam, trudny czas. Również do tego wszystkiego zawodowo nakręcony, bo jest sesja już za chwilę się zaczyna, więc jeszcze trzeba dużo uwagi poświęcić studentom, co jest wspaniałe, ale jak dochodzą do tego różnego rodzaju obowiązki nieprzyjemne, rektorskie i jeszcze moje życie zawodowe, przebywanie w pociągu bez przerwy, no to naprawdę, może to banalne, ale tęsknię bardzo za wakacjami, bo aczkolwiek pracuję bardzo, bardzo intensywnie, to nie jestem typem pracoholika, czyli człowieka, który nie umie odpoczywać i nie umie mieć wakacji, bo nie wie wtedy, co ma ze sobą zrobić. Oj, ja bardzo dobrze wiem, co mam ze sobą zrobić w wakacje. A kiedy jesteś daleko od Polski, czego ci najbardziej brakuje? Chyba właśnie mojego domu w górach, bo pamiętam siebie w Central Parku, kiedy się tak cieszyłam, że jestem w Nowym Jorku, ale zbliżał się długi weekend majowy i moi przyjaciele pojechali tam właśnie i ja tak bardzo czułam, żebym się z nimi wymieniła. Dwa ostatnie. Lubię być u siebie tam właśnie,
na werandzie i w takim, na takim końcu świata. I otoczona ludźmi, których kocham. Ale też przyrodą, prawda? Bo to jest lasami. Takie, to jest ważne. Chyba nigdzie bardziej nie odpoczywam jak w lesie. Taka godzina chodzenia po lesie i tego zbierania grzybów, co to Państwu powiedziałam. To jest dla mnie bardzo, bardzo dużo. Co czujesz, kiedy myślisz o przyszłości? Chciałabym powiedzieć ciekawość i oczywiście tak jest, ale skłamałabym, gdybym teraz nie powiedziała, że jednak jakiś rodzaj lęku we mnie też jest przed przyszłością. Z różnych powodów. Z takiego banalnego, że jestem osobą już nie młodziutką kobietą i coraz mniej może mnie czeka ról w kinie, w teatrze, ale też sytuacja w teatrze w Krakowie jest w tej chwili bardzo trudna, więc nie wiemy, jak wiesz, Paulina, co nas czeka, nawet w przyszłym sezonie. Walczymy o siebie, ale nie wiem, jak się to skończy, więc wszyscy mamy obawy co do tego naszego bardzo drogiego miejsca na ziemi, żeby po prostu nie został zmarnowany jego potencjał, jego zespół. A to jest łatwo łatwo zepsuć i szybko. Bardzo szybko się coś psuje, to prawda. Ostatnie pytanie, trudne, muszę powiedzieć. Gdybyś musiała zacząć wszystko od nowa, kim chciałabyś być? Ale musiałabym być kimś innym niż jestem? Chyba jednak chciałabym być tym, kim jestem. Dziękuję Ci bardzo, bardzo za te odpowiedzi. A teraz chciałabym Państwu oddać głos. Czy Państwo chcieliby o coś zapytać naszego gościa? Ja też. Dziękuję Pani bardzo, bardzo. Mnie jest tak miło być tutaj i czuć się co prawda za rogiem, ale jednak jakby gdzie indziej, jakieś święto. Ciasteczka, kawa, właściwie czas na zjedzenie śniadania, którego dawno nie miałam, w jakżeż miłym towarzystwie. I no to jest zawsze takie wzruszenie, że ktoś jeszcze ma ochotę tego słuchać. Bardzo to są miłe chwile. Bardzo. Cieszę się. Bardzo proszę. Ale Napoleon, bo podobno są ludzie, którzy tego snu w ogóle potrzebują mniej. I wiem, że są tacy ludzie, którzy mówią, ja śpię 5 godzin, a ja, jak nie wyśpię się 7 minimum, ale 8 tak naprawdę, to po prostu jestem nieżywa, naprawdę nieżywa. I łatwo komuś powiedzieć, nie zażywaj tych pastylek, bo się uzależnisz. No to co, mam nie spać? Oczywiście staram się tego nie robić codziennie i tak dalej, ale często na pytanie, czy wolę pastylkę nasenną, czy czerwone wino, odpowiadam sobie czerwone wino. Byle nie za dużo, no bo wtedy znowu się też nie śpi, więc po prostu właściwie apteka, żeby wybić tyle, a nie więcej. Która była najtrudniejsza? Często jest tak, że te role, które są najtrudniejsze właśnie, żeby je stworzyć, wykreować, żeby znaleźć je w sobie, potem w graniu okazują się najpiękniejsze. To jest właśnie tak paradoksalne, że jak tak aktor od razu wie, co ma grać, to gra to, co już umie, prawda? My się śmiejemy, że sięga do skarbczyka aktora. Zresztą są tacy aktorzy, którzy jakby całe życie grają jedną rolę. Zawsze są tacy sami, tylko się teksty im zmieniają. A jeżeli człowiek się musi z rolą naprawdę pomęczyć, bo nie wie, co tam jest wpisane i przeżywa przeróżne rozterki
I ja na przykład, jak grałam Małgorzatę w Faustie w Starym Teatrze, to miałam taki moment, że chciałam w ogóle zrezygnować, chciałam złożyć tę rolę. Jarocki nie był w najlepszej formie, też nie wiedział, też szukał, więc był nieprzyjemny, bo on potrafił być bardzo nieprzyjemny, będąc geniuszem. Trwało to, no to była męka. I gdybym to zrobiła, to nie zagrałabym najpiękniejszej swojej teatralnej roli, czyli Małgorzaty w Faustie. O, jeśli chodzi o postać znowu literacką. No bo to tak odpowiedzieć jednym słowem. Teraz na przykład myślę sobie, że odpowiedziałabym pan Cogito z Herberta jako ulubiona postać, figura literacka. Pewnie w każdej sekundzie życia człowiek odpowiedziałby co innego. Tak samo na temat tych ról, bo takich trudnych momentów miałam sporo. Albo na przykład była taka rola Julii w przedstawieniu Król umiera, czyli Ceremonie. I to była taka nienapisana postać. Ja lubię w ogóle takie postaci nienapisane. Takie jakieś dziwne stworzenia, które są przez całą sztukę, na przykład gdzieś na scenie, przewijają się, ale właściwie dopiero aktor może im, albo wyobraźnia czytelnika, nadać taki naprawdę kształt i życie. I na początku nawet reżyser powiedział, że to ma być taka służąca króla, którego grał Trela, która ma być tak seksownie ubrana, ma mieć taki duży dekolt i taka wszystko wiedząca, szara eminencja tego dworu. A zagrałam Giulietta Masinę z La Strady, jakieś dziwne stworzenie, kochające, nieprzystosowane, takiego trochę błazna, takie trochę pomiotło, niekochane. No czyli coś zupełnie, zupełnie innego. Tak się to odmieniło w pracy. Dlatego zawsze mówię studentom, szukajcie do ostatniej chwili. Nawet na trzeciej generalnej próbie jeszcze możecie odkryć świat. Nie zamykajcie się nigdy w takiej sytuacji, że już wiem, że to ma być tak, aha, to już teraz będę tak zawsze. Taka. Ale może państwo z tyłu nie słyszą. Mieszkamy za granicą, więc ja tylko widziałam panią w jednej roli Faustyny. Ale chciałam się zapytać, jak pani czuła się w tej roli? Jak w ogóle, jak do tego doszło? Że mogę wiedzieć, gdzie państwo mieszkają? W Australii. Ojej. No, może to był znowu przypadek, a może znowu przeznaczenie, bo dzięki roli Faustyny naprawdę spotkało mnie w życiu najwięcej, mogę powiedzieć. Bo ta rola, pomimo że zagrałam ją bardzo dawno temu, no ile to lat temu, no 20 parę, to cały czas ze mną jest. Dzięki tej roli poznaję ciągle nowych ludzi, wchodzę w nowe, niesamowite sytuacje. To, że w ogóle Faustyna, która wtedy, kiedy ja to grałam, mało kto w ogóle wiedział, kto to jest siostra Faustyna. Trudno w to uwierzyć. Bo ona wtedy została błogosławioną i Jan Paweł II zaczął upowszechniać jej kult, ale to był taki sam początek. I myśmy robili taki filmik za jakieś pieniądze. Szanowni państwo, to w ogóle niemożliwe, żeby za takie pieniądze powstał film fabularny. Miał to być jakiś taki kameralny filmik dla garstki wierzących ludzi. Tymczasem ten film już wtedy zrobił ogromną karierę frekwencyjną w kinie, co było szokiem w ogóle na tamte czasy. No a potem został pokazywany na całym świecie, jest ciągle przypominany przez telewizję i to, że ta Faustyna ma dla chyba milionów ludzi moją twarz, to jest po prostu czymś niesamowitym w moim życiu. Ja się z tą siostrą Faustyną poznałam właściwie dopiero na planie, bo to się bardzo działo szybko. Pamiętam siostry zakonne z Łagiewnik, które pojechałam odwiedzić, żeby tak w ogóle zobaczyć to miejsce i byłam w takiej letniej sukience, no młoda dziewczyna, bez jakichś dekoltów, ale no taka letnia sukienka. Jak one zobaczyły, że to ja mam grać Faustynę, one były załamane. Pani, przecież to jest w ogóle niemożliwe, przecież to trzeba być w klasztorze, medytować. No po prostu ja wyszłam stamtąd
Pamiętam, otwarła mi taka siostra Furtianka, tak się to nazywa. Ja do dzisiaj ją nazywam siostrą Furiantką, bo ona mnie po prostu absolutnie powaliła niechęcią. I kiedy bardzo szybko ten film zobaczyły, bo ten film powstał szybko i już jesienią był pokazywany, miał premierę, i te siostry płakały i były zachwycone, to chyba była moja naprawdę największa recenzja. Nawet siostra Furiantka jednak nie potrafiła oddzielić prywatności od zawodowych jakichś umiejętności. No i potem się wydarzyło wiele tak cudownych rzeczy związanych z tym filmem. Właśnie ludzi, których poznałam, miejsca, w których byłam zapraszana. Szanowni Państwo, ja byłam nawet na misji w Afryce, w Malawi, dzięki temu, że zagrałam w tym filmie, i byłam w kościele na skraju buszu, gdzie Malawi, jeden z najbiedniejszych krajów świata, myśmy tam z misjonarzami salezjańskiego wolontariatu misyjnego budowali szkołę dla dzieci. Z młodymi ludźmi, to jest świecka organizacja przy klasztorze Salezjanów. I w tym buszu był budynek zbudowany właśnie datkami Polaków. I za obraz służył obraz Faustyny Jezu, ufam Tobie. Oczywiście taka kopia przywieziona w rulonie przez nas z Polski z podpisem Jezu, ufam Tobie w języku Czicheła. I ja tam ludziom, którzy nie żyją bez prądu i tylko w tym kościele był prąd i którzy nigdy w życiu nie widzieli ruchomego obrazu, bo nie mają prądu, nie mają telewizji, nie byli w kinie i po raz pierwszy w życiu widzieli film. I to był właśnie film Faustyna. I to było w Malawi, w głębokiej Afryce, 10 lat temu. Więc mogłabym tutaj naprawdę osobne spotkanie zrobić na temat spotkań dzięki Faustynce. Więc jest mi ona kimś bardzo, bardzo bliskim i zawsze jak jestem proszona, żeby spotkać się z kimś, czy przeczytać jakieś jej teksty, coś w związku z jej osobą, to zawsze odpowiadam pozytywnie, jeśli tylko mam czas. Proszę. Zmiana rektora nie zmieniła tak bardzo dużo w nauczaniu, ponieważ w naszej akademii od paru lat dzieje się naprawdę dobrze i to jest, ja w tym zresztą uczestniczę już od wielu lat, bo ja byłam przez 4 lata prorektorem, uczę lat 20 i te zmiany dokonywały się na zasadzie ewolucji na szczęście, a nie żadnej rewolucji. Więc zmiany na pewno następują, ponieważ teatr się zmienia. Już dawno Państwo nie widzieli i nie zobaczą pewnie jeszcze jakiś czas tak zwanego Szekspira w rajtuzach. Teraz często klasykę się interpretuje w sposób współczesny, szuka się w niej tego, co może być ciekawe dla dzisiejszego widza. No często reżyserzy młodzi trochę przekraczają wyobrażenie o teatrze starszego pokolenia, to znaczy tak reinterpretują tę literaturę bardzo gwałtownie wkraczając w nią, ale często ta interpretacja współczesna naprawdę ożywia dramat, który dziejący się w XVI wieku niewiele współczesnemu widzowi mówi. Jakby obserwując to, co się dzieje w teatrze, bo my go również tworzymy, w ten sposób uczymy czytać literaturę młodych ludzi. Gdyby Państwo posłuchali, bo ja kiedyś byłam zszokowana, nagrań aktorek uchodzących za naprawdę największe gwiazdy, powiedzmy lat 50., 60. i w radiu słyszałam, jak mówiły te panie poezję, no to ja bym dzisiaj za takie mówienie poezji pałę postawiła. Tak bardzo się to zmieniło, ponieważ kiedyś mówienie poezji to było śpiewanie. Jedyna nasza pani rektor Danuta Michałowska naprawdę
mówiła to genialnie, ponieważ ona trzymała cudownie formę wiersza. Ja jestem na to uczulona, bo ja w ogóle jestem nazywana panią od wiersza, a jednocześnie to miało sens, myśl. Natomiast jakby się tak zobaczyło też te stare teatry telewizji, to trąci myszką ogromnie. No więc takie aktorstwo teraz jest oczywiście niemożliwe, nie istnieje. Staramy się uczyć tego, co jest istotą tego zawodu. Aktor musi świetnie mówić, musi mieć świadomość formy, ale musi umieć tą formę wykorzystywać po swojemu, musi umieć z niej korzystać. Musi umieć znajdować się w różnych stylach. I naprawdę to, co powiedziałam o tym, że musi być człowiekiem otwartym, tolerancyjnym i po prostu wykształconym, jest bardzo ważne, bo nie, ja to widzę po twarzy aktora i po tym, jak on prowadzi rolę, czy to jest ktoś, czy to jest po prostu recytator. Natomiast na pytanie, jacy są studenci, są wspaniali, naprawdę. Pracują, mają, my jesteśmy uczelnią na Wydział Aktorski w Krakowie. W ogóle parę dni temu była taka konferencja uczelni artystycznych w Międzyzdrojach i tam padło czarno na białym, że do Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie jest największa ilość kandydatów, biorąc pod uwagę wszystkie uczelnie w całej Polsce. Pomimo, że w przeliczeniu ilość kandydatów na jedno miejsce, pomimo, że mamy wciąż jeszcze, ale już tylko przez najbliższych parę lat, Wydział w Bytomiu, który nam te frekwencje bardzo zaniża, bo tam są powiedzmy 3 osoby na miejsce, a w Krakowie jest 40. Więc do nas dostają się ludzie, którzy muszą mieć pasję, którzy muszą pracować, dla których teatr to jest cały świat. I inni rektorzy nam tego bardzo, bardzo zazdroszczą, bo jesteśmy w czasie niżu demograficznego, i często przyjmuje się po prostu ludzi tylko dlatego, że zdali maturę. I ludzi, którzy jeszcze niekoniecznie wiedzą, co chcą robić w życiu. A nasi kandydaci wiedzą, co chcą robić w życiu i można im tego tylko zazdrościć, bo wiem, że to jest najgorsze, co się może zdarzyć. Jak się ma same piątki w szkole, ale tak naprawdę nie wie się, co się ma z tym zrobić dalej. Więc mieć pasję i jakieś swoje marzenie bardzo konkretne, to jest bardzo, bardzo ważne. Młodym ludziom tylko tego trzeba życzyć. A pani była do Damaszku? Byłam na jednej części, wyszłam po przerwie. dlatego, że byłam i po podróży, byłam zmęczona, kolano mnie bolało, a oprócz tego męczyły mnie niesamowicie te wrzaski, no i te drgawki seksualne na rowerze i bez roweru, dzieci płaczące za ścianą, a on taki biedny, samotny, w ogóle o tych dzieciach nie myśli. No i wytapetowana ściana i sufit czaszkami ludzkimi. Rozumiem, zrozumiałam, że to jest efekt właśnie tych drgawek bezmyślnych na prawo i na lewo, ale zanim wyszłam na przerwie, zapytałam dwóch panów, jak się im sztuka podobała. Panom się podobała. Potem dwie nobliwie ubrane panie, pytam się, jak się im podoba. No wie pani, my jesteśmy psychiatrami, no wariat też człowiek. No i tu miała rację. No, a to, że ewentualnie skutkiem tych drgawek na rowerze i bez roweru są te czaszki wytapetowane, no to dla mnie jest czytelne. Nie wiem, czy dla młodzieży to jest czytelne. Dziękuję. Szanowna pani, to było przedstawienie reżyserowane przez Jana Klatę, bardzo uznanego w Polsce reżysera, który lubi oczywiście prowokować, ale często, bardzo często jego przedstawienia są kochane przez widownię, przez krytykę. Obecnie Wesele koledzy moi grają w Warszawie i tam po prostu są kilometrowe kolejki po bilety. Przedstawienie teatralne to nie jest coś, co się produkuje jak rzecz, którą można zaplanować i ją
potem według pewnego wzorca stworzyć. Zawsze aktor i każdy artysta, który wchodzi w taki projekt, ponosi pewne ryzyko. Gdybym musiała robić w przedstawieniu coś, co by mnie obrażało jako człowieka, czego bym się musiała wstydzić, co by było w niezgodzie z moją postawą ludzką, ideologiczną, to ja bym się na to nie zgodziła. Przedstawienie do Damaszku nie było moim ukochanym przedstawieniem. Jak mówię, ja nie odpowiadałam za jego ostateczny kształt. Jestem etatową aktorką Starego Teatru, natomiast nie robiłam tam niczego, co by naruszało moją godność, mój gust. Pani mówi o drgawkach seksualnych, ja nie jeździłam na rowerze. Owszem, pamiętam, że w grubych rajstopach robiłam świece. I wtedy może pani, nie wiem, czy pani była w tej grupie akurat, która przerwała to przedstawienie. No. No mnie jest tylko bardzo, bardzo przykro. Myślę, że mogłabym panią zaprosić na lepsze przedstawienia do teatru i na takie, na których pani mogłaby bardziej odpocząć, tylko wracam do pani pierwszego pytania. Jak się czułam ja jako Faustyna? Ja nigdy nie byłam Faustyną, ja byłam aktorką, która zagrała Faustynę. Mógł to być bardzo niedobry film. Nie kojarzyłabym się ludziom z cudowną siostrą zakonną. Po prostu to jest ryzyko artystyczne aktora, który w coś wchodzi. Podobnie jako aktorka, a nie postać X, bo ludzie często niestety mylą te światy. Zagrałam w sztuce, która się pani nie podobała. Znam osoby, którym się podobała. Ja na pewno ani się tego nie wstydziłam, ani też nie uważałam tego za największe osiągnięcie w moim życiu. Po prostu zagrałam 60 ról teatralnych w życiu i była to jedna z nich. Bardzo mi przykro, że pani się nie podobało, no ale na tym polega sztuka, że się jednym podoba, innym się nie podoba i może to jest jej taką cechą też wspaniałą. Wnuczką Teatru Starego od ponad 40 lat. Chciałam zapytać, bardzo lubię pani postać w Triumfie Woli, ale na marginesie od postaci aktorskiej tam bardzo ważną rolą jest muzyka. Jak odbierają aktorzy, bo dla widzów to jest ogromne przeżycie, to co się dzieje na scenie związane z muzyką? Znaczy to jest niesamowite, że w tym przedstawieniu muzykę tworzą aktorzy, to znaczy to jest muzyka nie napisana oryginalnie do tego przedstawienia, tylko są wybrane różne, tak, nie, no są wybrane różne utwory, które są znane. Natomiast to, że wykonują je aktorzy, śpiewając, grając, będąc postaciami jednocześnie, no to chyba robi to ogromne wrażenie na widzach i tworzy taki świat naprawdę nasz. No ja tam akurat śpiewam tylko w chórach, więc nie mogę się niczym... Bardzo lubię tę postać. To jest, dla Państwa, których nie wiedzą, pierwsza kobieta, która odważyła się przebiec maraton w czasach, w latach 60. w Bostonie, kiedy to było zabronione. Nie wolno było kobietom biegać maratonu. Mówiło się, że im od tego wypadnie macica, a klatka piersiowa porośnie futrem. I ta kobieta postanowiła to przełamać. W dresie wystąpiła i nikt nie wiedział, że ona jest mężczyzną. I kiedy ją zdemaskowano na drugim kilometrze, to stała się rzecz niesamowita, mianowicie taka, że chciano ją wyszarpać, w ogóle wyrzucić z trasy. I panowie, którzy wokół niej biegli, którzy się zorientowali, co się dzieje, odrzucili tych atakujących, otoczyli ją kordonem. Zawsze stają mi włosy na rękach, jak to opowiadam. I 40 kolejne kilometrów biegli w tym kordonie, w jednym tempie trzymając ją, żeby jej nie wyrzucono.
wspaniała, cieszę się, ale wspaniała w ogóle kobieta, która potem była, jest do dzisiaj, ona wciąż biega maratony. Skończyła w zeszłym roku 70 lat. W tym roku było 50-lecie tego jej czynu i przebiegła znowu maraton. No ja bym nie przebiegła maratonu, ale podobno gram to tak, że ludzie wierzą, że biegnę ten maraton. Pani doktor mojego męża od płuc powiedziała, ale pani jest wysportowana. Także na tym polega aktorstwo właśnie. Ale postać niesamowita, Katrin Switzer. I dziękuję. Ostatnie pytanie. Nie, jeszcze po panu, pani, która tam już dawno, dawno chce, czyli przedostatnie. Przepraszam, a jak pani ocenia swoją rolę Zołzy w Habicie Zakonnym? Mówię o chłopcach Grochowiaka. Bo tam dramaturg taki zabieg uczynił, gdzie dał trzech mężczyzn, każdy wyrazista postać, i trzy kobiety, tak samo. Pani Dymna, pani Polony i właśnie pani... Stanisław Grochowiak. Tak, tak, którą można było porównać z rolą też Zołzy właśnie Maji Komorowskiej, kto pamięta jeszcze ten z była lat 60. Była taka telewizyjna. Tak, telewizyjna, znakomita zresztą obsadzie właśnie tej. To takie pytanie. A krótko tylko tak, miałem okazję 5 lat temu w Warszawie oglądać w ciągu tygodnia. Przyjechałem, to obejrzałem Zemstę w Teatrze Polskim, Seweryn i Olbrychski w rolach głównych, a w tydzień później, kiedy wracałem przez Warszawę też, to u Jandy w Och Teatrze, taka bardziej klasyczna. Otóż dostało się Sewerynowi, że za pieniądze podatników i tak dalej kpi sobie z klasyki, bo pokazał, jak Olbrychski kąpie się w takiej beczce. No i oczywiście tutaj miał wytatuowane ryby. Było to oko do widzów, którzy oglądali trylogię, którzy oglądali Ogniem i Mieczem. Więc, ale też się znaleźli słusznie oburzeni, którym się to nie podobało, to było szarganie tradycji i tak dalej, i tak dalej. O tym zresztą pisał Boj Żeleński i wielu innych, więc nad tym się nie... Ale jak pani to, tę swoją rolę ocenia? Znaczy ja chyba nie szargałam tam tradycji żadnych. No Zołza, no szanowni państwo, siostra zakonna może być Zołzą. Chyba każdy z nas zna jakąś Zołzę wśród sióstr zakonnych, bo siostry zakonne tak sami ludzie, jak wszyscy inni, a ta rola akurat tak została napisana, rola siostry, która opiekuje się starymi ludźmi w domu starców, którzy są bardzo niesforni i którzy po prostu chcą być wolni. Taka tragikomedia, prawda, bo każdy człowiek do śmierci może być wolny, a te siostry starają się tam ich, tych panów, zindoktrynować, sprowadzić do tego, żeby byli grzeczni, żeby, no żeby zachowywali się jak automaty, a nie jak żywi ludzie. A że to jest w formie śmiesznej, bo ludzie się z tego bardzo śmiali, dlatego nazywam to tragikomedią. No lubiłam to grać, bardzo to lubiłam grać z moimi cudownymi kolegami, którymi mam nadzieję się jeszcze kiedyś spotkać w Starym Teatrze, czyli z Jurkiem Trelą, z Anią Polony. Dziękuję. I ostatnie tam. Chciałam zapytać o muzykę w pani życiu i też nawiązać jeszcze do Faustyny, ponieważ muzykę skomponował Wojciech Kilar, którego no, muzykę kocham, nie tylko filmową oczywiście, i osobę Wojciecha Kilara. I chciałam właśnie zapytać, czy miała pani okazję poznać pana Wojciecha Kilara i jaką muzykę pani kocha? Niestety nie poznałam go nigdy prywatnie. Niedługo przed jego śmiercią był taki festiwal w Łodzi, na który on mnie zaprosił, ale ja po prostu nie mogłam, bo no, aktor jak ma przedstawienie wieczorem i następnego dnia, no to po prostu nie może, bo to jest praca zespołowa. Ale też kiedy słucham jego wypowiedzi, znając jego muzykę, no to jest właśnie jeden z takich mistrzów i autorytetów.
cudowny człowiek. Ja prowadzę u nas w Akademii taki cykl wykładów, wymyśliłam. Nazywa się ten cykl Wykłady na scenie świata. I zapraszam tam takich ludzi, których poznanie naprawdę może coś odmienić w życiu młodego człowieka. To jak ten humanistów w takim bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, bo był i ksiądz profesor Michał Heller, i ostatnio Kazimierz Kuc, i Ewa Łętowska, i Anda Rotenberg. Także wymyślam, kogo bym marzyła jeszcze spotkać. Ja i kogo marzyłabym spotkać właśnie z moimi studentami. Gdyby żył Wojciech Kilar, to na pewno bym go chciała zaprosić, bo był jakimś nieziemskim stworzeniem, żyjącym muzyką i wypełnionym jakimś światłem. I w tej jego muzyce to światło było słyszalne, prawda? No mając kompozytora w domu, to oczywiście, że człowiek żyje muzyką, ale paradoksalnie to nie jest tak, że u nas cały czas w domu jest muzyka. U nas najczęściej jest cisza, bo mój mąż albo słucha muzyki i wtedy ona jest głośno i on jej słucha, bo on ją po prostu odczuwa wszystkimi zmysłami. Nigdy u nas muzyka nie może być taką tapetą dla rzeczywistości. Na przykład kiedy są spotkania w gronie przyjaciół, to nie może, broń Boże, grać żadna muzyka, ponieważ albo rozmawia się, albo się słucha muzyki. To jest rzadkie, bo na ogół się to łączy, prawda? Jestem też nauczona do takiej muzyki w teatrze, która w jakiś sposób konstruuje dramaturgię, a nie jest tak zwaną tapetą dla powielania uczuć, które już i tak na scenie widać. Więc przez to, że jestem z moim mężem od 30 lat, to też jestem trochę skażona i też muzyka wszędzie mi przeszkadza. Kiedyś zrobiłam taki happening, bo ja też bywam bandziorem. Mianowicie jechaliśmy z zespołem Starego Teatru z Gdyni, a w Pendolino na każdej stacji gra bez przerwy jeden i ten sam utwór Chopina. I ja po prostu wstawałam, co ten Chopin, bo z Warszawy no to nie zatrzymuje się pociąg, ale z Gdyni się zatrzymuje, a to Tczew, a to coś tam. I znowu ten Chopin, i znowu ten Chopin. I ja za każdym razem wstawałam i mówiłam, Norwida. Naprawdę. Taka rozmowa była o Chopinie, który naczelnym u nas jest artystą. Co do mnie, polski, ja w nim zamach cenię, nie melancholię romantyczną, mglistą. I chociaż małe mam wyobrażenie o sztuce, przecież wiem, co jest muzyka. I może lepiej wiem od grającego, kiedy mi serce bierze i odmyka, jak ktoś do domu wchodzący własnego. Prometidion. I tak na każdej stacji. Jeżeli mi się pytałaś, Paulina, kiedy płakałam ze śmiechu, to wtedy pamiętam, że płakałam również. I koledzy moi też. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to śniadanie. Ja również.